Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, w sumie to tak się zastanawiam, bo mamy do założenia tą najlepszą kuszę, którą aktualnie udało mi się zdobyć, czyli złotą kuszę, i brakuje mi do niej 10 siły i wydaje mi się, że na spokojnie moglibyśmy sobie na te 10 punktów siły pozwolić, ponieważ no w sumie dlaczego by nie? Nie wiem tylko, czy Odgar nas nauczy więcej siły. Zacznij do roboty! No, uczymy się. Super, udało się. Silny chłop. Jasne. Nie myślałam, że gościu będzie mógł nas tak długo uczyć, natomiast my mamy teraz mniej punktów nauki, bo tylko 7, chociaż zaraz i tak przed nami nowy poziom i jesteśmy, myślę, całkiem dobrze przygotowani. Mamy już 150 siły, także naprawdę wow. No i co? I wydaje mi się, że ruszamy. Ruszamy dzisiaj wykonać ostatnie zadanie poboczne, prawdopodobnie w tym rozdziale, co ciekawe, ponieważ no nieuchronnie zbliżamy się do końca rozdziału 4. Zadania poboczne już nam się troszeczkę wykurczyły. I co? I tak naprawdę zostało nam to zadanie w okolicy opuszczonej wieży magów ognia, która znajduje się w lesie nieopodal farmy Bermara. Także to będzie quest, którym się dzisiaj zajmiemy. Jeżeli uda się zrobić więcej, chociaż wątpię, to listy gończe zaczniemy. Prawdopodobnie. Chociaż wydaje mi się, że bardziej... Dobra, bo ja bym się chciała przenieść tak. Aha, bo ja nie mam żadnego teleportu w okolicy. Chociaż nie, mamy do ustronia. O kurde. Tu się czarne harpie pojawiły. O shit. Ej no, jakim prawem mnie lejesz? No. Jak widzicie, dlatego chciałam sobie ulepszyć kuszę. Bo wiedziałam, że wtedy takie harpie nie będą mogły mi niczego zrobić. Nawet nic jej nie ma. A ta druga gdzie? Cholera jasna wie. Rybak, tam jest ta harpia. I zaraz zabiję tego rybaka. Marvin, dzięki. Może uda się go nam jeszcze uratować. No wątpię, ona będzie tutaj oczywiście pustoszyła wszystko. Tak nieuchronnie dosyć. Dobra. Widzę też, że ogniste jaszczury się pojawiły. Nie ma czego plombować. No, zrobiło się dosyć niebezpiecznie. Nie walczyliśmy jeszcze z ognistym jaszczurem, ale no podejrzewam, że raczej bez problemów. Tak czy inaczej, no to zaraz pójdziemy w stronę farmy Bermara. Teraz już obrażenia powinniśmy mieć naprawdę niezłe. Tylko żeby kryt wszedł. No właśnie. Pięknie! Kolejny poziom! Dobra. Miło, bardzo miło. Za listami gończymi zrobimy sobie osobny odcinek. Właśnie dlatego wydaje mi się, że to będzie kolejny. Witam pana krytoszczura. Jeszcze musimy się udać w okolice Vardal i wydaje mi się, że warto będzie to zrobić jakoś w dalekiej przyszłości. Chociaż z drugiej strony Vardal to jest, wiecie, jakoś tam blisko rozdział. Bo chyba w 5 właśnie będziemy tam się powoli wybierać. A jak nie w 5, to oczywiście gdzieś tam w 6. A wiadomo, że jak już jest 5 rozdział, to najczęściej nie trwa to wszystko aż tak długo, jakby się wydawało. Dobra, no jesteśmy blisko farmy, na szczęście. To było dobre zagranie, żeby się tutaj przenieść, troszeczkę expa dodatkowego. Te czarne harpie, jest ich bardzo dużo w okolicy właśnie ruin Vardalu. Już się na nie natknęłam poza odcinkiem, kiedy sprawdzałam, jak byśmy sobie tam poradzili. Więc jest ich bardzo dużo, dlatego zależało mi na tej kuszy. I żeby mieć chociaż wojownika w niej, bo to naprawdę ułatwi nam życie, jeżeli chodzi o latających przeciwników.
Natomiast no, my zajmujemy się zadaniem z Tonanem. Jesteś gotów? Jasne. Ruszajmy. No to ruszamy. Tam w tamtym lesie też pewnie się coś zrespiło. Tam też został cieniostwór. Można by było go zabić bez problemów. No, ja znowu tak jak ostatnio nagrywając całą pulę odcinków, zjadłam obiad, zrobiłam sobie kawę, także sam raz do nagrywania takie coś. Dobra, tutaj widzę, że nic raczej się nie dzieje, wszystko po staremu. Idziemy oczywiście do naszej wieży, która ma zamknięty kufer. Więc liczę na to, że uda nam się znaleźć do niej jakiś klucz, otworzyć. Byłoby na pewno to bardzo miłe. O kuźwa. Czy wy to widzicie? Tutaj jest obóz orków. Oni się tak po prostu tutaj przypałętali? Dobra, no ja nie omieszkam się ich pozbyć, prawda? Nasz przyjaciel powinien mi pomóc. Ork zwiadowca to żaden kłopot. Z wojownikiem się jeszcze nie biłam, ale widzę, że też bez problemów. Kurczę, niedobrze. Nie spodziewałam się tutaj tego plugastwa. Dobra, myślę, że pójdę sobie tutaj sama, bo jeszcze mi się zgubi ten nasz NPC. Tak jak ostatnio Karamon się zgubił. Także może nie łaźmy tutaj, ale na pewno za chwilę się zajmę wybiciem tych gadów. Dobra. Tutaj jeszcze gobliny. Fajnie by było. Tam też niedźwiadek jest. Fajnie by było razem z Tonanem zabić sobie cieniostwora i niedźwiedzia w sumie. Ale sami też damy radę. Momentami było gorąco, ale dotarliśmy na miejsce. Chodź, musimy się tu rozejrzeć. No, już tutaj kiedyś byłam, chłopie, i niestety nie znalazłam niczego. Także no. No jest czaszka. O kuźwa. Czy nadszedł koniec? Koniec czego? Koniec mego cierpienia. Wyglądasz tragicznie. Kim... czym jesteś? Nie pamiętam swego imienia, ani kim byłem za życia. Pamiętam, że dopuściłem się przerażającej zbrodni. Jak można ci pomóc? Co uczyniłeś? Nie pamiętam. Jak możesz nie pamiętać czynu, za który cierpisz taką karę? Ból jest zbyt silny. Minęło zbyt wiele lat. Pamięć odeszła w nicość. Spowiedź. Spisałem ją. Znajdź moją spowiedź. Tam znajdziesz odpowiedzi. No dobra. Gdzie mam ich szukać? Na Archolos. Pośpiesz się. No, bardzo konkretna lokalizacja. Wiele lat cierpię złą mękę. Mogą być wszędzie. Złoży się na całość opowieści. Znajdź je, błagam. Na co czekasz? Na niego! Jak niby chcesz zabić ducha? On już nie żyje. O tym w sumie nie pomyślałem. Słyszałem waszą rozmowę. Wygląda na to, że ktoś rzucił klątwę na jego duszę. Wygląda przerażająco, ale nie jest agresywny. Chcę zaznać spokoju.
Gdzieś spisał i ukrył swoją spowiedź. Mnie to nie obchodzą żadne duchy, a już na pewno nie będę szukał jakichś papierów. Znalazłem taki oto świstek. Możesz go sobie wziąć. W zamian możesz dać mi tę czaszkę, którą tu znalazłeś. Po co ci ona? Nikt mi nie uwierzy, że udało mi się dostać do wieży. Muszę mieć dowód. W sumie duch już się pojawił. Mnie się do niczego nie przyda. Trzymaj. Dzięki za pomoc. Ja wracam do węglarzy. Zaraz. Liczyłem na jakąś nagrodę. Dałem ci papier. Chcesz się bawić w zbawce duchów, to się baw. Okej, okay, dobra. Moja spowiedź, strona piąta. Jeszcze nie. Dobra, jasne. Fajny questik, naprawdę. Wydaje się być ciekawie. Dobra. No to co, mamy tutaj sporo plugastwa też do wybicia ogólnie. Parę orków, parę jakichś rzeczy. Sprawa jest na tyle prosta i na tyle fajna, że mam listę, gdzie mogę znaleźć... Ała, kurna! Nie umiem się bić cieniostworami. Mam listę, dzięki solucji, gdzie możemy znaleźć te kartki ze spowiedzi. Także będziemy się też tym zaraz zajmować. Tak, żeby to ogarnąć. Chodź, pani niedźwiedź, bo nie mam czasu. Ojej. Wydaje mi się, że aktualnie największym wyzwaniem jest na przykład ten. Jak to się nazywa? No, cieniostwór. Kolejny pan ork. Nie było was tutaj dużo, bo chyba troje... Dobra, nie ma was troje. Where are you? Tu jesteś. O kuźwa, szamana mają. Ała, o Jesus Christ. Jezus Marvin. Uciekaj do wody. O, fuck. Łożysz ty w dupsko? Dobra, poczekam, aż ten ork sobie stąd pójdzie. Nie sądziłam, że mają szamana. Dobra. To ja się napiję. Dalej nie porobiłam sobie oczywiście jedzenia, bo na jaką cholerę to robić? Dobra, mamy F5, więc możemy ruszać dalej. Tutaj nie wiem, czy coś łazi, czy coś tu żyje. Nie wydaje mi się. Ten ork, jakby tutaj do mnie przyszedł, to bym się bardzo ucieszyła. Tylko bez tego szamana na razie. No chodź. No. Dobra. Okej. Gdzie ten szaman? Oż ty śmieciu. Dobra. Lekki orkowy topór. Dobra, no to co, mamy ogarnięty chyba ten obozik. Niedźwiedź pokonany, orkowie pokonani. Raczej będzie już spokojnie w tej okolicy. I teraz tak, odpalę sobie, gdzie szukać tych kartek. Jedna jest tam, gdzie skrzyneczka leży w jeziorku za wodospadem. Tym z dwoma mostami. Okej, w jeziorku za wodospadem, a najbliżej... Idziemy w kierunku twierdzy Vardal. Przed mostem na prawej zniszczonej wieży. Przed mostem na prawej zniszczonej wieży. Dobra, wiem, gdzie to jest. Tak jak mówiłam, przyjdzie ten nieuchronny moment kiedyś, gdy pójdziemy faktycznie szukać. O, cześć. Gdy pójdziemy szukać faktycznie
Ojejku, na hita aż schodzisz. Expa. Gdzie pójdziemy szukać expa? Właśnie w okolicy tej twierdzy. Tutaj jest dróżka na górę i najprościej będzie nam się nią właśnie dostać. Trochę jest tutaj plugastwa, sami zobaczycie jakiego. Ale... możemy tutaj na spokojnie się udać. Pierwsza sprawa to golem, oczywiście. Jak widzicie, jest przeklęty golem, który właśnie mnie wywalił tak, że ja tego nie przeżyję. F9. Chyba jednak lepiej było przyjść od drugiej strony. Wiesz co, w sumie dajmy ten toporek. Zróbmy sobie F5 i chodźmy. Tutaj już na tym cmentarzu też byliśmy, tutaj niczego nie znajdziemy. To wiecie co, to poszukajmy w takim razie tych innych notek. Pierwsza jest w drodze do Silbach. Od strony... chociaż kurde, wiecie co? Możemy się udać do Vardal. Tylko może nie tędy. Tu jest cieniostwór? Czy mi się wydaje? Tak. No to bym się go jeszcze pozbyła, jak już tutaj polujemy. Jest też jedna jaskinia z trollami. W ogóle dużo troli zostało jeszcze do wybicia. Expa to dosłownie można powiedzieć, że tutaj biega milion. Dobra, chodź. Wow, zabiłam właśnie cieniostwora bez straty HP. Ale tak mi się mięśnie spięły, że nawet sobie nie wyobrażacie. Dobra, nic tutaj nie ma w tym rowie. Weź na Jagoda, to tam pies. Dobra. F5 zrobię, bo jak widzicie, mam ostatnio problemy z zapisywaniem. To znaczy, zapominam sobie zapisywać. Cóż, właśnie mi się jeszcze do tego wszystkiego kawa skończyła, także... pięknie. Dobra. Sprawdzimy na szybko te kartki jeszcze. Do Vardal, dokładnie. Tutaj jest niezła rozpierducha w sumie. Dużo stworów. Ale jesteśmy w stanie na spokojnie pozbyć się wszystkich, także... bez kłopotów. Mamy szkielety. To są szkielety gobliny, z tym, że to są przeklęte szkielety gobliny. Z nich wypada zwykła kość goblina. Jak widzicie, one też idą tu pojedynczo w sumie. Nie wiem, czy jest sens w ogóle wydobywać z nich cokolwiek. No, tylko że mnie nie okrążyły za bardzo. No właśnie. Największy kłopot się oczywiście robi, kiedy postanawiają za nami biegać. Dobra. Bezpiecznie. Tutaj na wejściu jest ogólnie dosyć bezpiecznie. Tutaj mamy nasze kochane błotniaki. Dobra, zanim tamten do mnie podejdzie, to na spokojnie sobie zabiorę z tego to, co trzeba. Dobra. Mamy smoczego zębacza, z nim też nie ma kłopotów. Także na luzie. Tutaj są też te... tu jest ta czarna leśna bestia. Tak wiem, czarna, to już od razu, że silniejsza, prawdaż? Ale wcale nie jakoś bardzo. A dużo expa jest za nią. Podwójnie tyle, co za tamtą. No. Jak widzicie... lepiej było najpierw smoczego zębacza zabić. Chociaż nie powiem, dałam się trochę obić.
O, goblinie jagody tutaj była, ja je ominęłam. Tak po prostu. No niedobrze. W sumie nie dziwię się, że ominęłam. Dobra. Tutaj też można wejść na górę. Nie wiem po co, ale skorzystam. O proszę. Złoto, broła lodu i światło. Na drugą stronę też widzę, że można przejść. Ognista pokrzywa. Dobra, zbiorę, jak już tutaj weszłam. No i siup. Dobra, wiecie co? Napijmy się czegoś. Nie wiem, ile ja mam teraz życia, ale w sumie nie narzekam jakoś bardzo na jego brak, że tak powiem. Myślałam, żeby się nauczyć tego, łuczarstwo u Fridy, ale nie wiem, czy jest sens, bo liczyłam, że będziemy mieli jakąś lepszą kuszę na przykład, dzięki temu. A teraz już i tak mam całkiem niezłą. Okej, kolejna bestia. Tam jest jeszcze jedna. Jak widzicie, przeciwnicy raczej... Dobra, tylko żebym się tak nie dała oklepywać na przykład. To byłoby bardzo miło. Jeszcze dwie i tam są przeklęte wilki też. No i dlaczego mnie uderzyłaś? Oczywiście możemy iść wyżej. Możemy też iść do wieży tutaj, po lewej stronie. I najpierw bym poszła chyba na lewo. No, jak widzicie, ta jest już mądrzejsza. Od takiej zwykłej leśnej. Tutaj gdzieś na pewno będzie smoczy korzeń po drodze, bo wątpię, żeby nigdzie go nie było. Natomiast chwilowo jest dosyć, bym powiedziała, bezpiecznie. Tutaj mamy przeklęte wilki. Nie stanowią większego zagrożenia raczej. Co prawda jest tutaj bardzo duża grupa. Ale raczej na luzie. Z nich nie wyciągniemy niczego. One są po prostu, jakby to powiedzieć, łyse. 400 expo, czyli tyle co za orkowego psa. No i tak jak mówię, z nich sierści nie ma. Żadnego futra. Dobra, trzy na raz, raczej bez problemu. Chociaż dosyć dobrze gryzą. A mi jak na złość nie chcą wejść kryty. Dobra, jednak mnie zagryzą. Już się wolę wczytać. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale jak widzicie, poznajemy nowy teren. Ciekawi mnie, jakie obrażenia z łuku by wchodziły w takiego wilka. Znaczy z kuszy. Nie z łuku. Tak naprawdę moglibyśmy się nawet pokusić o to, żeby wojownika sobie strzelić w kuszy, ale wydaje mi się, że nie ma co już przesadzać. Dlatego, że ogólnie podobno próg nauki do siły jest na przykład 120, a to oznacza, że może być tak, że będziemy mieli potrzebę jeszcze więcej się uczyć na przykład siły. Dlatego wolałabym nie ryzykować tutaj z tym. Co prawda expa jest na tyle dużo i tak dobrze się wbija poziomy, że w sumie raczej nie będzie problemów z brakiem punktów doświadczenia. Ale no lepiej jednak nie zapeszać. Wiecie co, ja się wyleczę, bo widzę, że one jednak dosyć solidnie mnie pożarły. Miksturkę też sobie wypijemy. Dobra. No to co, i zobaczymy, jak to będzie.
przydałoby się jakoś je tak w miarę, o matko, pojedynczo zlurować, albo chociaż, żeby dwa przyszły tylko. Dobra, niestety dałam się ugryźć. Ale raczej bez kłopotów. Ach, musimy też jeszcze popolować na trolle razem. Ja widzę, że się po tych pierwszych dwóch chyba nie zapisałam, bo jest ich tutaj teraz więcej niż wcześniej. Dobra, znowu przybiegną chyba dwa. Jak będą parami przybiegać, to też raczej bez problemów. Tam, nie wiem, dostanę raz czy dwa. No, ale Marvin... Raz czy dwa dostanę, tak? Aktualnie to chyba dostałam za swoje. Dobra, F5. Coś mi tutaj ujada i nie wiem, czy dzisiaj obok mnie jest jakaś kolejna ten grupa podeszła. Czy mi się tylko wydaje? No i dobra, kolejny nie żyje. Chodź tu, paskuda. One wyglądają bardzo dziwnie. Dobra. I niestety zbugował mi się w drzewie na tyle, że nie będę w stanie nic z niego wyciągnąć. Tam w ogóle farmerzy, no nie, to jest piękne. Tam farmerzy, a ja tutaj chodzę i robię rozpierduchę gdzieś. Dobra, wolałabym oczywiście pojedynczo. No. Koleżanko. Ale gryziesz. Marvin mi się trochę zacina przy tych polnych bestiach z tego, co zauważyłam. Dobra. Przeskanujmy sobie na szybko okolice. Tam jest zombie. To nic szczególnego raczej. W porządku. Ono chyba leży na ziemi, tak? Oj, niedobrze. O kuźwa, ale to wszystko gryzie mnie teraz. Dobra. Na szczęście przeżyłam to. Weźmy sobie taką miksturę regeneracji, zarzućmy. Będzie mi tutaj pomagała. Dobra, oczywiście te zombie da się wybić, zanim one mi zrobią krzywdę. Zanim on stanie, to ja go na spokojnie zabiję. No, dobra. Weźmy sobie telekinezę, czy czegoś tutaj nie ma. Bandycka buława. To mi się raczej nie przyda. Niedobrze, że zaczyna się już robić pomału ciemno. Ognisty korzeń. Tam jest ten golem, co mnie wcześniej załatwił. Przeklęty golem, tak. A tutaj coś po tej stronie? Wschodnie fiołki. W ogóle jestem zdziwiona, że takie rzeczy to tutaj rosną w tym miejscu. Z tym golemem raczej nie będzie kłopotów. Tylko trzeba było właśnie się nim zająć dopiero teraz. Na prostej drodze właśnie najlepiej. O matko. Ałano, śmieciu! Co jest?
Dobra. 500 expa. Serce kamiennego golema i okruchy magicznej rudy. Dobrze jest mieć taką regenerację, wiecie? Dobra, coś tutaj jest? W tej okolicy? Wschodnie fiołki. Bandycka buława. Erdest. Ten golem nie pilnował niczego. Dobra, jak widzicie, zbliżamy się pomału w stronę twierdzy. Niech będzie. Niebezpieczne tereny, ale dla nas już są w miarę bezpieczne. W miarę. To chyba dobre określenie. Dobra. Jak my stoimy w ogóle z czasem? No, dosyć słabo, no ale jeszcze damy radę coś tutaj ukminić. Słyszę szkielety gobliny znowu. No, zapraszam. Jakim prawem nie trafiłam w ciebie? Dobra. Dobra, pięknie. Z tych zombie? Nic tu nie ma. Dokładnie, nie ma nic. Czyli się nie pomyliłam, jeżeli o to chodzi. Na spokojnie. Wolałabym chyba jednak te wilki najpierw. Tylko one są niżej. Okej, okay, jeszcze jest tutaj trochę jest, także zróbmy zapis. Możemy iść w górę, możemy iść w bok. I szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie najpierw pójdziemy. Może na górę. Ten jakiś krąg chyba jest na górze. Dobra, poszło całkiem sprawnie. Chociaż bardziej bym chyba poszła tutaj. W te okolice. Tutaj zostawiłam zombie. I jeszcze parę szkieletów. Słyszę, jak chrupiesz. Dobra. Sprawdzamy. Zębate ziele, bandycka buława. A jak to na mapie wygląda? Dobra, najpierw pójdziemy sobie w tę stronę. No, jeszcze jeden wilczek. Nie zauważyłam cię. Wydawało mi się, że już nie ma tutaj żadnego. Pomyliłam się, ale na szczęście to nie sprawiło nam żadnego problemu. Ta mikstura, co odnawia życie, jest w sumie całkiem okej. Tutaj coś ciekawego. O proszę, kolejny do kolekcji potworek dla nas. Nie wiem, czy już mnie zauważył? Chyba nie. Chodź, bo sprzedam twój łuk. Jakoś prościej mi się z tobą walczy niż z tym. Jak to się nazywa ze zwykłym cieniostworem? Tutaj po lewej stronie coś słyszałam. O kuźwa, to jest chyba czarny troll, no nie? Przeklęty troll. To się dobrze nie skończy, powiem tyle. No nie jest dobrze.
W sumie mam zmniejszenie potwora. Moglibyśmy spróbować. What are you doing? Oh, fucking. Stanąłbyś może na chwilę, co? O matko. Ej, naprawdę moglibyśmy w sumie zastosować zmniejszenie potwora, jeżeli na niego chodzi, bo jest przeogromny. Czy ja mam gdzieś założone tutaj zmniejszenie potwora? Tak, pod siódemką. Dawaj. To raczej nie powinien mi już wtedy nic zrobić. Chodź tu. No właśnie. Stara szkoła. Oj, dokładnie. Mieliśmy zwój, więc go wykorzystałam. Widzę, że robi się już tutaj ciemno. Mi też nie ułatwiają życie rolety w domu, bo mam je niezasłonięte. A ewidentnie słoneczko wyszło. A czego ten troll pilnował? Ziemnego Aloesu, no tak. A czy tylko tego? Naprawdę niczego więcej. Dobra. A skanując otoczenie, coś mamy? Tam mi zombie gdzieś pokazywało wcześniej. Dobra, zróbmy sobie F5. Powinniśmy za chwilę kończyć odcinek, ale... Ciekawi mnie, czy co jeszcze jest tutaj. Mamy krąg teleportacyjny. O, fuck. O, fucken, dobra. Nie jest dobrze. O, fuck. Zaraz zginę chyba. No właśnie. Ale dobra, jest tutaj krąg teleportacyjny. To bardzo dobrze. Prościej by było, gdybym coś widziała. Muszę sobie zasunąć rolety. Okej, moi drodzy, zasłoniłam sobie rolety tak w ogóle w międzyczasie. Niewiele lepiej widzę, ale jest trochę lepiej jednak. Weźmy się, wyleczmy. Żeby nie było potem lipy. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Te szkielety mnie dosyć solidnie pogruchotały, trzeba przyznać. Będzie troszeczkę dłuższy odcinek, ale no fajnie by było ten teleport mieć odblokowany. Dobra. Marvin. No lej to. Dobra, niedobrze. Na szczęście chyba chwilowo nic mnie nie atakuje. Ja nie mam chyba żadnej pełni życia niestety, ale mamy taki 75%. Chcę chociaż odblokować sobie to miejsce. I myślę, że z tego punktu będziemy w kolejnym odcinku kontynuować Vardal. Nic tu nie ma. Dobra, mogę iść w lewo, mogę iść w prawo. Tu jeszcze są jakieś zombiaki chyba. Dokładnie. Dobra. Coś jeszcze tutaj żyje? Wygląda, że nie. Możemy sobie pozbierać itemki. O, obudzenie golema mamy tutaj. Musimy znaleźć runę. Bo jeżeli jej nie znajdziemy, to nasze przyjście tutaj nie miało sensu.
No cóż. Jakiś eliksir nawet się znalazł. Okej. To co, została nam jeszcze komnata po drugiej stronie. Sprawdźmy, co tam jest w takim razie. Mogą być jacyś nieupadli ci paladyni, no nie? Okej. Dobra. Mogę to odpalić sobie, tą pochodnię? Nie. Zombie słyszę. Dobra, zanim... To po pierwsze. Po drugie, spadamy stąd. Musimy się trochę wycofać. No widzę, że za bardzo to nam to nie pomogło. Ja sobie nie dam rady raczej z taką ekipą. Ale może warto spróbować. Tylko fajnie by było się nie blokować. Dobra, tam w dupę. Ale widzę, że się blokuje fajnie na kafelkach. Miło. Ale dobra, widziałam tam runy teleportacji. Na szczęście się zapisałam, więc odbiegniemy i wyjdziemy sobie tak na spokojnie, żeby zabić ich po kolei. No dobrze. I będziemy mogli się w kolejnym odcinku udać dalej. Chociaż wiecie co? Myślę, że możemy sobie tutaj zakończyć. Tylko ja sobie odbiegnę chyba. Chociaż fajnie by było jednak tą sprawę tutaj załatwić i tą runę znaleźć, przeszukać już to miejsce. Potem się kierować bliżej ruin. Samych w sobie. Kurczę, naprawdę tutaj jest tyle miejsc do eksploracji. Tyle potworów do wybijania, że to po prostu jest jakaś masakra z jednej strony. Dobra, chowaj Marvin broń i wychodzimy. Musimy odbiec, bo nam nie dadzą żyć. Także wrócimy tam już za chwilę w sumie. Dobra, raczej powinni się już odczepić. Dobra. No to co? Myślę, że możemy wrócić. I będziemy ich pokonywać jakoś tak pojedynczo. Niczego tu nie znajdę. Dobra, upewniam się, że zebrałam sobie z niego wszystko. Okej. To tak, jakoś tak pojedynczo, żeby przyszli. To byłoby naprawdę dobrze. Moglibyśmy sobie jeszcze dać trochę wkryta, wydaje mi się. Okej, jedno idzie do mnie na pewno. Więc dajmy mu przyjść. Oła. Dobra, niestety dałam się trochę poobijać. Ale to nic. Zostały jeszcze dwa i mamy runę w garści. Nie wiem, po co mi runa teleportacji do Vardal, ale niech będzie. Może się przyda potem. Kolejne zombie chyba jakoś do mnie idzie. Tylko jestem ślepa. Słyszę, ale nie widzę. O, tu jesteś, cześć.
przesunęłam się, no ale dobra. No, ile przyjmiesz? Jak mi nie wejdzie kryt, to jest po prostu masakra jakaś. Milimetr im zadaję. Dobra, chyba został ostatni w środku. Nie, zostały dwa. Dobra, to było miłe. Czy wy to widzieliście? To była jakaś zjawa i ona tak po prostu sobie zniknęła. Runa teleportacyjna. Coś więcej tu jest? Chyba nie. Żadnego kufra? Też chyba nic z tych rzeczy. No dobra. No to co, mamy w takim razie runę teleportacji. Tak naprawdę moglibyśmy się stąd wynieść. O matko. Ale nie będziemy tego robić, bo jeszcze przed nami później wyprawa na drugą stronę tego miejsca, także... Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Trzymajcie się i cześć!